Halo, halo, šema, šema, vítam jo, zdravé, pýtam, z strany Master sú 15, my gráme sobie v Metro, 2000, Metro, 2030, moji drodzy państwo, ja tu chciałem na wstępie zauważyć całkiem ciekawy szkielet, który ma glow stick w japie, czapeczkę, gestapo, i jeszcze jakieś dziwne oko tutaj ma, jakby... Trochę mi się przypomina Warhammer i Adeptus Mechanicus, jak mam być szczery. Dobra, mordo. Paweł, on się nazywa Paweł, no nie? Drezyna, how convenient. Nowy rozdział. После нашего боя с фашистскими дрезинами, нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Czekaj, my jesteśmy... Polianka, Pulis... No, trochę przejechaliśmy to Polis. Co tym razem? Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Ciemno. Осторожно, пригнись! Дьявол! Понастроили всякой хрени. Так też podejrzewałem, że nas jedzie. Гляди в оба, иначе башку снесет. Да уж, жутковатое местечко. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все. Ты как будто мувишь. Уй, да штурм. От парня только с собой. Некий скрент тактичный. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Но ведомо. С вас человек опустона. Свет! Там кто-то есть. Сними его, Артем! Закрывай ворота! Так, кто то есть? Mam go zabić? Надо скорее отсюда убираться. Aha, bandyci. Siedź! A to co, kurwa? No chyba sobie w kulki lecić. O chuju. Przeładunek. No MW3, tak? Dobra. Dobra, dobrze, że przykucnąłem sobie od razu. Jeszcze jedną mamy w zapasie, tak jakby. No nie figa sobie. Sława Bogu, u nich dreziny nie było. A to by nie dostali nas w tunelie. No tak. Co, mutanty? Bo słyszałem. O tak, no Salisa widziałem. Okej, tu były nawet celne strzały. Oh shit! Kurwa! Przykucnąłem, przysięgam. Dobra. Może zwolnimy trochę tempo, co? Mordo? O, świetne. God damn it! Przez co my się przebijamy, na miłość boską? Oh shit. Господи, да это ж депо. Сколько я слышал? То мы хиба... То под землю? То на повешку хиба już. Okej. Careful. Hostile is inbound. O! A, dobra. The fuck! No chyba w chuja leci. Strzelba. I od razu przeładunek. Leczka. Przeładunek. Szybciej, kuźwa. Zaraz, przeładunek jest oczywiście
Come on, come on, come on. Dlatego ja nie cierpię tej strzelby, bo przeładunek jest bardzo... To się kiedyś skończy, mam nadzieję. No kurwa, zjedzą go. God damn it! Paweł! On był Paweł, prawda? O kurwa. Changing, changing. O! Ja! Ja tego w ogóle nie pamiętam w podstawce. O Boże! To chyba w Redux. O! To coś w dziennik zajezdnia, nie zebrano, okej. No to straciliśmy naszą mordeczkę. Sami cudem przeżyliśmy tak naprawdę. Tędy? To zaraz sobie tędy pójdziemy. Ha. Czy tędy iść? Chyba tędy. Najpierw sprawdźmy, co tu jest. Może jednak tam? Aha, dobra, to trzeba non-stop przytrzymywać. Dobra. Psa obsa. Świta dropsa. I tak. Tu była pułapka. Mam max chyba w takim razie. Tu coś było. Aha. I tu naziści, co? Na to wychodzi. Co ja mogę tutaj zapalić? A, jemu latarkę na czole. Okej, to sprytne. Fajne noże na nadgarsku. Czy on jest czarny? Nie. Dobra. To by było dziwne. No ta płyta to jak z Wolfensteina na ramiennik po prostu. Czekaj, czy on jest lepszy od naszego koła? Chyba tak. A tak, bo ma celownik laserowy, słuchajcie. Okej. Dobra, trochę się przeląkłem, jak mam być szczery. Okej. Trochę apteczek, trochę tego, trochę tamtego. Czy tu też będzie pułapka, tak? Kto tu zostawił? Jacyś zmyślni stalkerzy. Weźmy granat przylepny. Kajon poszedł ten mutant? Co mnie tak wystraszył? No, to jest dobre pytanie. Strzelba, może być strzelba tutaj. Zagłębmy się więc. To tędy też, nie? Chcecie mi powiedzieć? Dobra, to i sobie stąd idę. No idę sobie stąd. Chociaż czekaj, może założę maskę. Nie, no nie. No nie. A czyżby tam pod koniec tego pociągu był szyb wentylacyjny? To możliwe. Albo może ja mam się w ogóle wrócić? Who knows? Albo pójść tędy. Okej. Okay. No tu nawet nie jest wcale tak ciemno. Jakaś latarenka. Dobra, koniec etapu, słuchajcie. Obrona... Obrona. Ja опять остался один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Polis! Aż tu? Aż tu dotarliśmy? Jesus Christ!
To nieźle, żeśmy przejechali to polis. O Boże, nie. To jest zdecydowanie absolutny koszmar każdego arachnofoba. No i cały dzień mam zjebany. Dobra. Pułapki. Na jakiej my stacji? Czy ja mam... Dobra, ja to zdejmę. Halo, halo. No i ty razem z nami, no dobra. Fajny rysunek. Pan jest kapitanem? Nie wiem, jakiego czerta ty сюда zabrался, parę. No liczni bojcy nam nie pomieszają. Przechod na stację zapieczatan, пока tam nie zakończy się ewakuacja. Dzieci metra. Możesz zabrać sobie patrony. Ale to wy... Teraz ty jeden z nas. Nasz отряд zawiodza Dzieci Podziemia. Okej. Мы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Добра, шотган. Спокойно, без паники. Sześciu wspaniałych. A to się wjebaliśmy. Stąd będą. Jaki powiew. Bo one mają jakiś atak psioniczny. What the fuck. Tego się nie spodziewałem. A temu co? Ten umarł. To byli czarni? Bo ataki... Ataki psioniczne. Jakaś fala psioniczna uderzeniowa. Ale na tej stacji to też się dzieją niezbyt fajne rzeczy, jak tak słyszę. Walczcie, tchórze. Dobry klimat robią. Łowca nosalisów, okej. Wiecie, póki mogę, walę z tego. No i w tym momencie zmieniamy. No to powiem wam, że to jest poważne zagrożenie. Wiele stacji w tym metrze jest, że tak powiem, completely overrun przez mutanty. Poradzisz? Dobra. Wyważone serie. Po czym kurwa powiedział lisu C, po czym... Wyjebał całą serię Imwry. Ta, ale... Aha, już 13 pocisków. Fajnie. No. To trzeba tak na bieżąco przeładowywać tą broń. Nie dopuścić, żeby wywalić cały magazynek. Nie można do tego dopuścić. No i w ryj trzeba walić, non stop. Dawaj. Dobrze. Dobra obrona. Last stand. To było niezłe. Akurat jeden pocisk. Dawaj. Jak to pusta? No i to jest to. Teraz przeładowywuj.
kurwa. No, to jest ta strzelba. To jest ta strzelba, kurwa, jego mać. Okej. Wracamy za chwilę. No moi drodzy, myślę, że można powrócić. W miarę się już tutaj trochę bronimy. Changing. Teraz na start walę ze strzelby. Kałaszka oszczędzam. Dawaj, brońcie się też, brońcie, róbcie coś. Dawaj. Ładunek. Są też takie psioniczne, one wyglądają bardziej jak, nie wiem, jak was. O, właśnie tacy. W sumie te płaszki z Dead Space'a. Pamiętamy. Dobra, uleczmy się. Zmieniaj. Kałaszek. Aha. Drugie uderzenie. No jeden żyje, dowódca. Ten nie żyje. Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. All right. Will do. Cześć, tylko pozbieram. No tak. A co, on już umarł? Nie, żyje, dobra. Może przeżyje. Cześć, on też jakby. Czy krew, plama krwi się nad nim powiększa, wygląda jakby żył. Celownik na zielono. Ten też żyje, tylko udaje. Są żywi, bo celownik na zielono jest. Ten na przykład nie. Dobra. Ty żyj, musisz przeżyć, synu. A no dobra, nie ma ammo. To wiele tłumaczy. O! Czytać. Tutaj czuję się jak w domu na wognie. Ci ludzie są tacy jak my, kochają swoją stację, swoje proste do nosa, swoje bezsensowne podziemne życie i ponowną przyszłość. Zupełnie jakby dopatrywali się w niej ocalania. Na próżno. Wszystko, na co mogą liczyć, na co my możemy liczyć, to krótkotrwałe podziemie momentu, w którym mrocha, mimo to nie poddają się. Dobrze, czas na mnie. Tak jest. Alright. No właśnie, to jest też dobre pytanie, czy my byliśmy jedyną linią obrony tej stacji, czy mimo wszystko tam na peronach i tak dalej wewnątrz. No tak, tak, to też są. To też są jacyś obrońcy. Też są trupy tych nosalisów, więc obrona trwała dalej. Pytanie, jak długo byliśmy nieprzytomni? Aha. Tu jakie gówno. No tak, bronili się dzielnie. Ale to ich nie uratowało. No świetnie. Jeszcze tylko takich szybkich gówien nam brakowało, no nie?
No tak, tu ręka, noga, mózg na ścianie. Gotta go fast. I'm fast as fuck, boy. Tu kogoś widziałem, znaczy jednego z tych mutantów. No to będzie ciężka walka. Moi drodzy państwo, bardzo państwa przepraszam za tą krótką ścinkę, ale gra mi się wysypała, tak o, zrobiła wyjebondo. To się normalna akcja. Dobra, ciśniemy czym prędzej. O, tu jakiś szpital polowy. A, tutaj tylko to, okej. Bo nas po prostu te małe ścierwa tutaj dojadą, wiecie? One są po prostu zabójcze. Czekajcie, jak tam... Aha! Okej. Okay. Małe ścierwo jebane, przecież to jest szybsze niż prędkość światła. Soz. Dobra. To gówno się tu respi. To oznacza jedno. Gotta go fast. Aha. Wysyn, no. Dobra, tędy jakoś. Trzeba być szybszym od nich. Co to były za dźwięki w ogóle? Dobra, do rewolweru trochę. Ha! No kurwa! Dobra, spierdalaj. No kurwa! No t... Bądź kurwa mądry i pisz wiersze, nie? Tu już byłem, nie? To gówno jest kurwa wytrzymałe. To ja nie mam pytań. Ta, ja im dużo tym zrobię. Dobra, tędy. Chyba. Nie. Leżeć. Kurwa. Co jest? No i świetnie. To by było na tyle w kwestii apteczek. Co się dzieje? Brodze w prawdziwym bagnie ludzkiej krwi. Tak łatwo przychodzi nam zabijanie innych. Zabijamy ich z powodu skrawka przestrzeni. Ale oni zostali zabici przez mutantów artem. Porcji mięsa czy wymyślonej idei. Cała nasza cywilizacja stanęła na fundamentach z ludzkich kości, ale nawet jak ją zburzyliśmy do cna i naraziliśmy nasz gatunek na wymarcie w konfrontacji z potwornymi istotami, jakie wydał na siebie ten nowy świat, nie przestaliśmy zabijać się wzajemnie. Ci, co dzisiaj zginęli, mieli zapewne rodziny i przyjaciół. Cholera, niektórzy może nawet żyjących rodziców.
zginęli, broniąc swojej stacji przed mutantami, nie innymi ludźmi, ale z perspektywy celownika potwory i ludzie wyglądają podobnie, jak kartonowe sylwetki na strzelnicy. I oto ja też próbuję bronić ludzi przed potworami. To tylko jeszcze jeden podryk, zanim sami się ostatecznie wykończymy. Trochę tak. Trochę tak, jestem szybki w czytaniu i interpretacji, ponieważ trzeba tutaj zapieprzać. Dobra, tu ich też trochę wyrznali, tutaj jakieś ammo, nie? Nic, dobra. Jak tam? Tu. Uuu, panie kochany, tutaj trochę mamy do kałaszka. Dobra. Poszperałbym tam jeszcze, ale boję się, że mnie dojadą. Nie mamy apteczek. A wujek już nie domaga troszeczkę. Uchodzi, odstań od mnie. Mama сказала мне не подходить к незнакомым. Вставай, дядя, тебе больно. Он не просыпается. Он умер, да? Умер. Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Если я останусь тут, меня съедят. Спрытнее шавла. У тебя есть автомат? No dobra, to może pójdę. Z tobą pójdę. Tak i być. A ty będziesz z niego strzelać. Jeszcze jak? Dobra, mały, idziemy, bo on nas dojebił. No ładna, mnie zowód Sasza. A dawaj ty będziesz strzelać, a ja będę smatrzeć, żeby zadnie nie napadł. Okej, uciało cię. No jakże ja zostawię tu dziadu? Ja k niemu w gości przyszedł. On mnie chciał domów odwieźć. No monstry napali. Oni na niego jak naprygną, on stał strzelać. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать, а то нас всех съедят. Да. Эвидентно, кузьба. Добра. Это темат. Дострел бы трагедия. Вон дома! Там. Żeby było jasne, zmieniło nam się trochę sterowanie, odkąd to ten mały jest na plecach. Ja tu od razu strzelbę przeładuję. Przynajmniej, żeby było te parę pocisków. To jest kurwa tak szybkie! No ta. Ja nawet nie rejestruję momentu. No co jest, kurwa? Aha, i wpadłem do dziury, tak? No bardzo, kurwa, interesujące. Gdzie ona jest taka, że ja bym się nie zmieścił tam z tym dzieciakiem, ale spoko. Ty nie taki silny jak dziadzia. Przydziecie tobie pomagać, a to nas się zjedzie. Wąt Toma! Ja kurwa nie nadążam z celownikiem, ludzie, to jest śmiech na sali. Że kurwa gdybym ja tu miał movement z Duma, to bym im coś zrobił. Mówię, ja nawet nie rejestruję, kiedy one wychodzą. Aha, ja już walę pieniędzmi, tak? Tak? Czyli Y to co to było? Aha, i tu mam 9, tak? No nieźle, kurwa. O, tędy trzeba iść. Easy. Strzelać pieniędzmi czy nie? Dobre pytanie. O! Było blisko. To by nas jebło. Świnioczku! A tamten? Mutant co przeszedł? Mnie nie chcę drogać, no tam jest patronczki w szafu. Tej? Вот в этом. O! THX młody. Młody versus bubr. У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит.
Я виросту і достану. Заєбіще, браку. Мов вінцей. Я би мог ще скупити. Пердоле, я тут бігав. Я тego не трапię за хіни, то jest szybsze niż mój celownik. Może zmienię DPI na myszce w sumie. Hej, wąchaj, klej. O tak. Oj tak, byczku. Oj tak. Oj tak. Oj, oj, smatry. Wiem, co się dzieje. Nie musisz mi mówić. Тут нельзя гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. I tak nie rzucałem w sumie, no, ani razu, więc. I kurwa, nie trafiłem. O! To może być literalnie najtrudniejszy etap w tej grze. No kurwa. No ta. Ta spierdolona strzelba. No nikt nie mówił, że będzie łatwo, nie? Dobra, czekaj, amunicja. Dawaj amunicję. Amunicję powiedziałem, dziękuję. A, kurwa, ty śmieciu. Skurwysyny, no. Nie no, chyba... Chyba nie. Czy tędy? Może tędy? O, ładnie to wygląda. Ja! A tu co? Aha. Takie rzeczy. Tu pułapek mnóstwo. Ile mam amunicji? Nie mogę sprawdzić. No dostał, skurwie, zanim mnie trafił, no! Kurwa. Nie przeżyjemy, ja jestem na hita. My już uchodzimy ze stancji? Kruto! Zajebiście. Ja nigdy w tuneli nie chodził. Mama сказала, tam straszne i dzieci propadają na zawsze. Mama сказала, jeśli dzieci uchodzą w tuneli, mutanty ich łowią i jedzą ich mózgi. I dzieci wtedy też stanowią się mutantami. I ganiają to nie do końca tak działa. Правда? Не, 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 не специально. Ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я передал, этот дядя все не замкнет, правда? О, świetnie, prawie sam się zabiłem. Dobra. O kurwa. Aha, dobra. Okej, okej. Damy radę. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Tak. Постой, я не хочу наверх к небу. Не урони меня. Млоды. Jak oni się tu zostali w ogóle? Guess what? I got your son, bitch! Siema, siema! Macie apteczki? Спасибо, bro. Ty даже nie представляешь, как много значит этот мальчишка. Без его отца нам бы не прожить. Если бы он потерял сына... No i nie rozumiem, co ten mówi. Дядя умер, мам. И нас всех заодно. Меня этот человек принес на плечах. Я ему помогал монстров убивать. Мастер с 15 кланям, что? Мам, я небо видел. Czyli tyle przeżyło osób z tej stacji, tak? Trzech wojskowych, ten Sasza i jakaś ta matka tej Saszy? Ja mam iść sobie? Господи. А, przepraszam. Спасибо вам. Masz apteczkę? Bo u mojego synoczka spasli. Apteczkę, kurwa, nie naboje. Nie mogę niczym odpłacić. Weźmijcie choć patrony. Z przyjemnością.
Tak, będę jeszcze odmawiał amunicji. Pieniędzy jednocześnie. Ładne, poszli. Dziurna stacja nie tak daleko od suda. Bieda w tym, że tunel ten wiedzie nie. Idzie ci będzie trzeba po wierzchu. Nowe potwory, faszyści. U nas tu objawili się nowe monstry. Faszysty nazywają się. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. Повзаимно, сталкерже. Дякую, сталкерже. Не, ну трохи того пережило туди. Ребята выпустили... Ууу, пані, кохани! Навіть швиня ще ухова. Daje mi garść kuli jako zapłatę za uratowanie dziecka. Jakbym miał wybór, najwyraźniej to, co niegdyś było naturalne, teraz wydaje się dziwne. A co kiedyś byłoby oburzające, teraz nikogo nie wzrusza. Co mam zrobić? Odrzucić zapłatę i ją znieważyć? Przyjąć zapłatę i tym samym przyznać, że uratowałem dziecko tylko dla nagrody? Dawno już minęły te dni, gdy ludzkie życie, zwłaszcza życie dziecka, było bezcenne. Dzisiaj każdego z nas można wycenić. Naboje, które dostają się za ocalenie, chłopca, to dobra cena. Zazwyczaj ludzkie życie kosztuje tylko jedną kulkę. Nie trzeba więcej, by ją odebrać. Tak. Fuck me! Nie macie apteczki? Czekaj, kurwa, może mają. Jest sklep. No, handel kwitnie, panowie. To jest tak. Nie mogę użyć apteczki? No dobra. Odmian patronem. Tak, to sobie sprzedajemy, bo ja tego nie używam. Dwa zostawimy. Okej. Okay. Nie wiem, tu coś, dostosuj. Co ja mogę dostosować? Nie, no nic tak naprawdę. Ja bym, tak naprawdę ja bym kurwa sprzedał tą strzelbę, ale korzystał z dwururki, chyba tak później zrobię nawet, jak Boga kocham. Okej, okay. To jest tak, to sprzedajemy oczywiście, Okej. Okay. Okej, okay, to musi wystarczyć. No dobra, to jeszcze sobie podejdźmy. Przechodzicie. No. Jaka ekipa. Może zdrowie mi się zregeneruje. Jak ukończymy ten rozdział. Oh shit! Okay. Posterunek. В холодное и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада. Но то. Должен был выполнить последнее задание. Но то есть Wolfenstein. Спустите на того бешора. Tego Geroja po prostu. Geroj. O, zregenerowało mi się zdrowie. Moi drodzy państwo, dziękuję, że ze mną byliście w tych trudnych chwilach, albowiem nie powiem, że czasami w tej grze jest ciężko. Jebane, nie to pejmy. Schnell. Dobra. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście, mówił Master 15. Do zobaczyska, trzymajcie się, yo!